Po zdobyciu w ubiegłym roku tytułu Mistrzów Polski, bejsboliści Gepardów Żory stanęli przed szansą zaprezentowania się na europejskich arenach. W miniony weekend żorscy zawodnicy wzięli udział w turnieju kwalifikacyjnym do Pucharu Europy. Żorscy bejsboliści w turnieju kwalifikacyjnym do Pucharu Europy mierzyli się m.in. z drużynami z Rosji, Słowacji czy goszczącej turniej Chorwacji. Był to pierwszy występ Żorzan na tak ważnej imprezie. Gepardy wygrały 2 spotkania z Litwinami i gospodarzami Chorwatami, musieli natomiast uznać wyższość Słowaków i Rosjan. Mimo to Żorzanom nie udało się awansować do turnieju finałowego. Gdyby w pierwszym meczu pokonali Słowaków, z którymi toczyli naprawdę zażarty bój, być może ich przygoda trwałaby nieco dłużej. Niejako na otarcie łez gepardom pozostaje walka w Mistrzostwach Polski. W ligowej tabeli Żorzanie zajmują jak na razie 3. miejsce z 3 wygranymi na koncie, jednak ten rezultat będą mogli w najbliższą niedzielę poprawić. Czekają ich 2 mecze na własnym terenie z obecnym liderem rozgrywek MKS-em Stal Kutno, który w tym sezonie wygrał już 9 spotkań.